Karczmy Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego na Rudnej to zawsze dobra zabawa i perfekcyjne przygotowanie tematyczne. Nie inaczej było w tym roku. Tym razem górnicy bawili się w tematyce żeglarskiej i pirackiej, ale jak zawsze rozpoczęli od elementów tradycyjnych. W ciszy, przy blasku pochodni wspominali tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. Tu w regionie mundury górnicze są częścią naszej tradycji i kultury, ale górnicy tak liczni w mundurach to widok, który zawsze robi wrażenie. A na mundur trzeba sobie zasłużyć. Dlatego ci, którzy już pracują, ale do godności dopiero aspirują, przeszli próbę. Uczyli się współpracy nosząc wodę, uczyli się porządku dbając o to, by rozlana woda nie została. I uczyli się, że współpraca daje lepsze efekty. Tu uczyli się na cechowni, ale ta zasada ma zastosowanie pod ziemią i na każdym stanowisku. Zakończeniem tych prób było pasowanie. Imię, nazwisko i oddział. Krystian Rogalski, C9. Bądź nam druhem i przyjacielem. Imię, nazwisko, oddział. Krystian Klimczak, C14. Bądź nam druhem i przyjacielem. Pasowanie zakończyło tradycyjną część oficjalną i tu przyszła pora na zmianę strojów organizatorów. Nagle uczestnicy znaleźli się na okręcie. Kapitan dowodził tą morską wędrówką. Symboliki można było znaleźć na karczmie więcej. Przy wiosłach łodzi posadzono dyrektora Krzysztofa Porębskiego i zawiadowcę kopalni Dariusza Jacha. I okazało się, że sami nie są w stanie płynąć. Dopiero gdy do innych wioseł zasiedli górnicy, łódź dała radę, tak jak w kopalni, która jest efektem pracy zespołowej. Kolejna zmiana strojów stała się za sprawą przejęcia okrętu przez piratów. I tu, w odwołaniu do spraw bieżących, była skrzynia, w której ulokowany był skarb. Ten skarb to podatek od kopalin, którego górnicy nie chcą oddać. To kolejny rok, w którym górnicy upominają się o zniesienie podatku i kolejny rok niespełnionych obietnic. Jak to na karczmie, wiele było śpiewania na setki męskich głosów. Wiele było konkurencji i zabawy i śmiechu. Piłowali kloce drewna na czas. Siłowali się na rękę. Wiosłowali i nie było czasu na chwilę nudy. Barburka tuż, tuż, a kolejna karczma Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego pokazuje, że kondycja górniczego stanu w formie rosnącej. Oh!